Siemaneczko, z tej strony Tarek, witam Was w grze Sunken Land. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się elektroniką i zwiedzeniem może jakiejś pobliskiej wyspy, ponieważ wyniosłem wszystko, co było na tej radiowej wyspie i mamy to ze sobą wszystko, ewentualnie tą wyspę gdzieś tutaj, co ja widzę, odwiedzimy, zobaczymy, co tam jest, ale to później. Udało mi się zrobić na tej właśnie wyspie trochę miedzi, więc możemy zrobić badania, które odkryją nam kolejny, trzeci poziom tutaj tych przedmiotów. Jeszcze widzę, że muszę wziąć trochę... Komponentów mamy za mało. Jakie się je tworzy? Komponenty... Czy takiego czegoś robimy? Dobra. I co tam jeszcze potrzebujemy? Złom. Złomu akurat to coś, czego nam nie brakuje, więc zróbmy. Do tych No dobra, zostawmy także 3 mieć w razie czego. To wygląda tak. Dobra, co tam jeszcze potrzebujemy? Linę i 20 złomu. I możemy odkryć sobie poziom trzeci. I co my tutaj mamy? Miejsce do wytwarzania amunicji, mały generator, recykler. Do niego wrzucamy przedmioty i on nam odtwarza je w postaci surowych przedmiotów. Pistolet, granat taki zrobiony, ręcznie zrobiony rewolwer, żelazna zbroja kolejna, możliwość robienia baterii, o to będzie na pewno przydatne, lampka na głowę, to spoko, części do broni, o to sobie zbadam, bo potrzebuję te części do broni robić. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o ten moment. Tylko że z tym generatorem pewnie jest taki problem, że on będzie pewnie paliwo wyżerał, więc nie wiem, czy chcemy go mieć. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj potrzebujemy zaawansowane części, których nie widzę, żeby można było tutaj robić. Więc nie wiem, jak to wygląda obecnie. Zobaczmy w takim razie, czy ja mogę robić te części do broni. Tu tego nie ma. Czyżbym przy sobie mógł to robić? Tak, części do broni robię przy sobie, przy czym ja mam zniszczonego Mausera, ale chyba nie ma sensu go robić, ponieważ zniszczony Mauser zadaje 40 obrażeń, a tutaj do odkrycia ta broń, co była, rewolwer zadaje 50, więc jest lepszy, to raz. A dwa, korzysta z amunicji czarnoprochowej, której mamy więcej niż amunicji zwykłej. Gdzie ją tutaj miałem załadowaną? Amunicję czarnoprochową. Dobra, nie, to tutaj zostaje. Tak, amunicja czarnoprochowa ma mi o wiele więcej. Dobra, czyli potrzebujemy... Co my tam potrzebujemy w takim razie? Dwa razy części broni. Zróbmy. No i możemy to zbadać. Nie wiem, dlaczego tutaj pistolet też ma takie samo. Czy rewolwerem tak powoli strzelał? Dobra, zróbmy go tak czy siak. I teraz co ja potrzebuję, żeby go zrobić? Ja mogę go w dłoniach wytworzyć? Tak, mogę. I potrzebuję do tego 6 części broni. Czyli by wyjaśniało nam trochę to, dlaczego on jest lepszy, ponieważ on ma większe wymagania. No, o 2. Plus do tego trzeba było go zbadać. No ale trudno, dobra, zobaczmy. Czy potrzebowałbym zrobić... czy mieć... No sporo tego, bo... 18 sztuk i 8 tutaj ironu, więc bardzo dużo. Możliwe, że go teraz nie zrobię, bo mi szkoda trochę tego żelaza na ten moment. Więc na razie to zostawimy. Mamy kuszę, więc okej. Ale za to zrobimy... Tutaj muszę zobaczyć, co jest do tego potrzebne. Ten ulepszony odsalacz wody, tutaj zaawansowany oczyszczacz. Z racji tego, że zniszczyli mi ten na dole, więc ten tutaj ulepszony już postawię na górze po prostu. Dobra, żelazo, komponenty i plastik. Będę musiał jeszcze zrobić do tego sobie raz komponenty. Dobra, wytwórz raz komponenty. Zbadane, ok. I teraz trzeba było go postawić.
Zaawansowane oczyszczanie wody. Gdzie byśmy to mieli tutaj? Zaawansowane oczyszczanie 8 komponentów. Tego nie zrobimy chyba. Trzeba gdzieś iść zdobyć te komponenty w takim razie. No, na razie to odkładamy, to zostawiamy, to zostaje, to odłożymy. Dobra, idziemy do sklepu. Zobaczymy, czy w sklepie mają komponenty na sprzedaż. Ja wezmę tutaj ten złom, co mam. Taki złom, powiedzmy, rzeczy na handel. I to oddam. Dobra. Lecimy do sklepiku. Udało nam się troszkę paliwa zdobyć, więc nie jest tragicznie. Czekajcie, że ten sklep był. To jest wioska, tu pan. A, z tyłu, za nami. Chociaż w sumie zajedźmy tutaj już na TT. Przy okazji, jak coś tam zdobędę, to sprzedam od razu, jeżeli to będą te takie przedmioty, wiecie. Typu złom. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu gości, więc całkiem sporo. Czekajcie, wyciągnę może sobie kuszę. Zabity? Schował się, o kurde. Jaki sprytny. No wychyl się tylko. Ja mogę go walnąć tu przez ten? No chyba się nie dowiemy. Kurde, ile on ma tego życia. Łódkę w ogóle nam niszczą. Pokażę, że można tą łodzią sterować. Dobra, biorę kosę i wskakuję tam do nich. A co oni tu wejść nie potrafią? Okej. Okay. Ja was okradnę w międzyczasie. Kapusta? Akurat nie mam. Zrobię już bandaż? Wow, na mnie uderzył. Wszyscy załatwieni. Klepsydra. W tym czempie to my oczyścimy ten świat z mutantów. Ale jaki fajny ten mieli wymyślony. Buty bandażowane. Plus dwa armora, całkiem nieźle jak takie buty. Tu pod nami coś jest, widzę. No nic, myślałem, że coś elektroniki zobaczymy na tej... na tym odcinku, ale jak widzicie, nie za bardzo jest czym się tutaj pochwalić. O sobie zjedzmy. Napijmy się. Dobra. Nic. W ogóle życie sobie uzupełnijmy. Ile mutantów w ogóle jeszcze zostało? 8. Są na wyginięciu, można powiedzieć. Dobra. Coś jest? Nie, nic nie ma. Trochę oddał nam klota. Te się strzępki ubrań, można powiedzieć, oddał nam chłopak.
O, jeszcze machnąłem. Nic tu nie ma. Co za skam. Jadłem tą całą łódkę na drewno rozebrał. Jakbym mógł. No i nawet to wszystko, jeżeli chodzi o tutaj. Jeżeli mówimy o nad wodą. No nie, dobra, jeszcze łóżko. A i tu jeszcze tabeczka. No to trochę drewno będziemy mieć, to spoko nawet. Drewno też mi dosyć szybko schodzi. Tam posadziłem sobie troszkę sadzonek, żeby je produkować z czasem. Więc dobra, drzewo wrzućmy. O, dywan, super. To co mogę jeszcze wrzucić? To jest pełne. Jedzenie tam jeszcze wrzućmy. No i dobra, zanurkuję sobie, zobaczmy co to jest pod spodem. Tutaj najlepiej z tym. Kurde, najlepiej to lampkę by było mieć. Tu nie za wiele widzę. Zatopiona te w przedmieściach chyba, tak? Downtown. No, dawaj, butle se założymy. Nazbieram wszystkiego ile wlezie i wyjdziemy. Wow, ile różnych koszulek. Będziemy mogli się przebierać. To jest żelazo w ogóle, już tak zastanawiam. A nie, to nie jest nic, dobra. Coś myślałem, że to jest jakiś surowiec. Tutaj coś, tu, nie, tu też nic nie widzę. Mamy pojazd. Mógłbym głębiej wejść, bo pewnie tam są jakieś skarby. W postaci jakichś przedmiotów. Zależy się na to, jak to jest głęboko. O kurde, tu na pewno będzie sporo rzeczy do znalezienia. Zważywszy na tą liczbę klatek, przejść i wszystkiego. Trzeba uważać na tlen na pewno. Ale na razie nic tutaj nie widzę. Na pewno nie zrobię tego na 100%, bo będzie właśnie problem takimi miejscami jak to. O, ale dlaczego ja nie mogę tutaj wyjść tymi... Dobra, szczęście tu mogłem. Tu trochę złomu. Jest tu coś ciekawego? Nagroda dla tych, co na dno zanurkują, czy nie bardzo? W razie sam złom znalazłem. Wpłynęliśmy w ogóle pod budynek. Aha, super. I się zablokował. Zginę tu. No nic, utopię się. Wpadłem w teksturę. Ja mogę jakoś, nie wiem. No, nie ma czegoś takiego. Typu, ej, zablokowałem się. Dobra, już nic nie zrobię. Muszę tu podpłynąć od bazy. Dobra, jesteśmy. Mam nadzieję, że to ciało będę mógł wyciągnąć jakoś, tak żeby się nie przyblokować. Dobra, na szczęście mogliśmy je zabrać. Ale tu też wejść nie mogę chyba. Nie za bardzo wiem. O co tu? A, z tamtej strony można wejść. A przynajmniej tak to wygląda. O kurde. To jakaś pułapka chyba jest normalnie, bo to można wpaść znowu. Dobra, uciekamy stąd. Jak na razie widzę tu sam złom, nic więcej. Tu coś w tym złomie jest? Nie. Nigdzie nic ciekawego nie widzę. Myślałem, że na dnie coś tutaj będzie, a to tak pustawo mocno.
Tu może coś w tych mieszkaniach? A, nie mogę tu wpłynąć. Nie mogę, tak? No, nie, nie mogę. Sobie szkoda czasu. Chyba na to miejsce, bo poza złomem tu nic tu nie widzę. Aha, ryby są gdzieś tutaj. Gdzie one są? O! O kurde, on mnie atakuje. To szkoda, że... Go bi! Bi go! A, zjedzą mnie. A, nie zjedzą mnie, tylko skinę tako. Dobra, po tym zgonie od rekinów udało nam się wrócić. Ja sobie tutaj zdążyłem zupkę zrobić. Jak widzicie, mam zwiększone życie o 50. Nie wiem, na jak długo to trwa, bo zrobiłem sobie tutaj właśnie zupkę. Tylko, że tu nie piszę nawet, że to zwiększa życie, bo tutaj widzicie, zwiększa maksimum i już nie widać, co to daje, nie? Więc no nie do końca wiedziałem, co tam pisze dalej. To możemy sobie sałatkę jeszcze zrobić. Dodaje nam do życia... Nie, dodaje nam do... wody i jedzenia. Zwiększa szybkość odzyskiwania staminy. To zróbmy sobie jedną taką zupkę. Tutaj to i... To miało być, dobra. Nie tu. Zaraz pojedziemy do tego sklepu w końcu. Ja tutaj paliwo mam, które tam znalazłem, więc je wrzucimy do naszej motorówki. Tu trzeba będzie to ściąć jeszcze. Zasadzimy sobie. Powrotem to odłożymy. Też odłożymy. Specjalnie zrobiłem tu ścianę, po to, że jak będą te kawałki odpadać, to liczę, że nie spadną gdzieś nam tam na dół. Zobaczymy. Porąbię zaraz wszystko w koło. Zaraz będę musiał ponaprawiać tutaj, co trafiłem. Dobra. Dobra, nie pospadało tym razem, ok. Zasadzone wszędzie? Nie, aż 4 nam zabrakło. To bardzo dużo w sumie. Okej, wrzucamy to tu. Chyba jednak część spadła z tego, co widzę, bo to raczej nie leżały aż takiej ilości tutaj te gałęzie. Co za blisko ściany zrobiłem po prostu. Okej, zabieramy go. Będzie na zupę. Jeszcze mamy to też. O, całkiem sporo. Nie wiem, czy je gra wygenerowała, czy je wystrzeliło może tam od nas, jak żeśmy łupali. Zobaczmy. O, tu jeszcze jeden i krab. Dobra. Kraba sobie później zjemy. Ewentualnie dużo później. Dobra, zabierajmy to, co... O, grzyby. Zabierajmy to, co mieliśmy zabrać i wybieramy się na handelek. Trzeba tylko drewno schować. Nie w tą stronę. Okej. To paliwo będzie do wlania. Ja te glizdy tutaj mam. Grzybki, okej, to wszystko jest. Wzięliśmy sobie sałatkę. Trochę tutaj nam wypadło jeszcze tego węgla drzewnego, więc go odłożę. No i dobra, i ruszamy. Potrzebne nam są komponenty tak naprawdę. No, nie zadziałało. Komponenty nas tak naprawdę interesują, żeby je kupić od naszego sprzedawcy. Przy okazji baterię jeszcze mam zamiar kupić, więc zobaczymy, czy będzie mnie stać. Przy czym sprzedawca jest tam z tyłu bardziej, okej.
Myślałem, że coś więcej porobimy, jeżeli chodzi o elektronikę, ale jak widzieliście, no niestety nie stać nas na produkcję elektroniki. Trzeba będzie dużo tych surowców pozbierać, żeby coś tam jeszcze podziałać. Problem jest taki, że z plastiku to ja nie wiem, czy gdzieś tutaj można zdobyć w jakiś inny sposób, tak samo jak surowce, czy będą jakieś na przykład maszyny do wydobycia, czy nie. Tamtą wyspę zwiedzałem, jeżeli dobrze pamiętam, ale będzie można znać. O, tutaj trochę drewna też będziemy mieli zaraz. Zaraz tutaj zetniemy to drzewko. Chodzi na to, że one w określonych miejscach odrastają. Myślałem, że nie odrastają drzewa, ale na szczęście odrastają. Dobra. Co ty tutaj masz? A, odnowiło jej się wszystko, dobra. Czyli ona ma tak naprawdę z powrotem wszystko, co miała. Chemiczna substancja, tak o, elektroniczne przedmioty. I co ty byś chciała za to? Czyli znaczy, i tak to wszystko wrzucam. 5 starczy, ok. Drewno mnie nie interesuje. Bateria by mnie jeszcze interesowała. O, super. Może nam sprzedać. To może ja na razie odłożę. W sumie niedużo. Pierścionki pewnie największy mają wpływ na to. Dobra, masz tu faję jeszcze. Ja to więcej chyba nic od niej brać nie będę. Tutaj jeszcze jest wykrywacz. No dobra, może weźmiemy jeszcze ten wykrywacz. Zobaczymy ile on kosztuje. Dobra. Okej. Czyli za zegarek. Znaczy musieliśmy dorzucić telefon i zapalniczkę. Zaraz zobaczymy, jak ten wykrywacz działa. Zaraz się okaże, no oczywiście, że jest na baterię, bo już tu widzę miejsce. Dobra, to wezmę, dokupię sobie. Ona bateria jest 100 warta, wychodzi na to. Dobra, niech będzie. Albo dawaj jeszcze tą jedną baterię, nie będę ich robił. Okej. Okay. I coś jeszcze tutaj. Tutaj chyba nic nas nie interesuje. Żeby zajechać na tą wyspę, zobaczyć, czy tam drewno, czy coś jest. Albo spróbować, jak działa ten detektor. O, dobrze. Czyli bateria pusta wypada, więc mamy na podmiankę i na, że tak powiem, działanie. No ale najgorsze jest to, że ona nie miała komponentów, ani nie miała plastiku, tak? Dobrze mówię? Tak, ona takich rzeczy nie sprzedaje. To niedobrze. Wybierzmy się w takim razie na tą wyspę tu obok i zobaczmy, czy ten wykrywacz coś nam tam pokaże. Zaraz zobaczmy, jak on działa. Tutaj chyba ja byłem. Już mówię? Tak, byłem. Mała, skalista wyspa. No tu niby myślę, że to mutanci są, ale ich tu już dawno nie ma. Jeszcze gdzieś w wodzie gdzieś coś tam się ukrywało. Co to jest? I zaraz zobaczymy, jak ja to zbiorę. Czy będzie mi pokazywać jakoś te surowce. Czy to jest tylko na takiej zasadzie, że ten detektor działa? Może gdzieś pod wodą jest chyba. Do wykopania jest miedź. No dosyć daleko od nas. Czemu nie pokazuje na przykład tego? A, tu możemy przestawiać. Lewy przycisk, lewy przycisk pokazuje nam, co jest w pobliżu. Dobra. Czy możemy wejść na wyspę na przykład i zobaczyć, czy na niej jeszcze jest jakiś metal, czy nie. Ale bardziej myślałem, że tutaj pokazuje nam coś, czego nie widzimy tak o, nie? Typu, nie wiem, że gdzieś pod ziemią. No dobra. Tutaj mamy trochę jeszcze drewna w postaci tych drzew. Bierzmy sobie to. No nic, to chyba tyle w tym odcinku. Niestety nie za dużo nie udało nam się pobudować. Ja spróbuję zdobyć jakoś te komponenty, tak żebyśmy na tym odcinku mogli coś tam podziałać, jeżeli o nie chodzi. Bo w tym już nie za wiele. I może spróbujemy coś podziałać pod względem tam ataków na te wyspy. A to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.